Siemanko, jestem Lucek, to jest The Crew. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Właśnie zastanawiam się nad kupnem nowego motocykla. I tak patrzę. Wydaje mi się, że ten KTM wygląda ciekawie. Kosztuje 346 tysięcy, ja mam 900 tysięcy. Kurde, nigdy tyle kasy nie miałem w The Crew. Ale kupię go sobie, zobaczę. Można go zrobić na wyczyn i na tor. Ja go sobie zrobię chyba na jedno i drugie. Zaraz zobaczymy. Kupimy. 346 tysięcy. Dużo kasy. Ale motocykl na pierwszy rzut oka wygląda fajnie, chociaż kurczę. No właśnie, powinienem się nim najpierw przejechać. Najpierw wersja torowa, czy najpierw wersja wyczynowa? Zastanawiam się. Wybieramy poziom drugi. O, możemy tu poziomy wybierać. No to ja biorę poziom 40. Ach, kurde. Chociaż, ja wiem, może poziom 20? Zapłacimy mniej? Nie no, to niewiele mniej, niewiele więcej zapłacimy za to. Jest dobrze, będzie dobrze. Zaprasza do znajomych ktoś mnie. Nie, 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 nie mogę do znajomych, sorry. Dobrze, i mamy nowe moto z tuningu. A, czekajcie. Z tuningu i pojazd. Kierowca, optyka. O! Nie chcę kierowcy zmieniać. Możemy sobie kolor zmienić. Oficjalny, metalik. Jakieś inne kolory. Czemu mam tu poblokowane? Niedostępne dla tego pojazdu. Ha! Mamy kilka dostępnych, możliwych kolorów dla tego pojazdu. Shit. Ten wygląda fajnie. Wow! Dobre. 20 tysięcy! Dobra, jak szaleć, to szaleć. Siedzenie. Czym się ono różni? Nawet tego nie będę widział. A aha, to w tym, okej. Okay. Tu parę opcji mamy. Hello! Podoba mi się. Okej. Okay. Pyk. Lusterka boczne. Niewiele się to różni. No to co się zmienia tutaj? Chyba kształt tej owiewki. Przedni błotnik nie chcę, chcę ten standardowy. No i mechanika. Mogę sobie coś dokupić. 28 tysięcy. Nie, tych części nie chcę kupować. Ja podejrzewam, że zaraz tam porobię jakieś rzeczy i mi się szybciej to ten motocykl zaupgrade'uje. Szkoda kasy na takie pierdoły. Zwłaszcza, że kasa jest trudno dostępna w The Crew. Jak dla mnie. Okej, okay, wow. I tak on sobie wygląda. Nie no, fajnie wygląda, podoba mi się. Tak samo jak w tym. Jak w salonie, tak samo i w jeździe dowolnej wygląda bardzo ładnie. No i oczywiście jazda z kokpitu. W The Crew to fajna sprawa jest jeździć sobie na tym kokpicie. Zwłaszcza w motocyklu. W samochodzie tak nie bardzo, ale w motocyklu jest spoko. No i jaki jest plan na dzisiejszy odcinek? To właśnie kupić sobie motocykl i zrobić nim paczuchy. Bo tutaj są takie paczuchy do dostarczania, się nazywają wykroczenia. Już parę mam tutaj porobionych, tak jak widzieliście na ostatnim odcinku. Jeśli widzieliście, jeśli nie widzieliście, to zobaczcie koniecznie. Tu mamy złotą. Pyk. Szybka podróż. Jesteśmy. I zobaczymy, jak mi pójdzie to motocyklem. Nigdy tego motocyklu nie robiłem. I od razu na głębokie wody, bo robimy złoto. I chyba... Tak, oczywiście w złą stronę jadę. A, dobrze. Cyk. Gonią mnie tutaj, no kurczę. Zobaczymy, jak mi pójdzie w moto. Moto lepiej zakręty powinno robić, a ciężko coś jest. I zaraz włączę sobie nieskończony nitro, bo tutaj takiego power-upa mam fantastycznego. Czy wy w ogóle słyszycie ten motocykl, czy nie? O shit, zaraz, czekajcie chwilę. Odgłośnimy, nie mogę zatrzymać gry, cholera, to jest online tutaj się dzieje. Shit. Ale ten motocykl nie brzmi jakoś tam fantastycznie, także dużo nie tracicie. Jocie, ile tu? 300 na godzinę. Dobrze. Zagapiłem się na... O, prędkościomierz. I co, i teraz najlepiej? O, zaskoczymy sobie, co? Się będę bawił? O, shit, murek. Dobrze. Jest dobrze, złotko sobie chyba szybko dostarczymy. Na razie nikt mi nie pomaga, jadę sobie sam. Okej. Okay. Jakoś się udało. To może teraz... Teraz chyba będziemy mogli ponitrować trochę, bo widzę, że tam prosta się zbliża. 3, 2, 1, gaz! Narazicho, policjanty! (Grywka)
i nitro. Łooo, i na koło osied. Tutaj nie można przesadzić, bo można spaść. Aha, i zapomniałem jeszcze jednej rzeczy, że w dekoru jest coś takiego, że jak się pochylimy na tym motocyklu... co to było? Aha, porażony zostałem. Że jak się pochylimy na motocyklu, to będziemy szybciej jechać. To jest widoczne, jakbym wam odpalił tą kamerę z tyłu. Tak? Teraz nie jestem pochylony, teraz jadę sobie normalnie. Teraz się pochylam, o, widzicie? Jest taka różnica, wtedy motocykl lepiej przyspiesza. To jest takie oczywiste, no nie? No bo co, w realnym świecie jak się pochylimy, to też mniejszy opór jest i fajniej, tak? Ale no tutaj w dekoru niekoniecznie, znaczy w grach ogólnie niekoniecznie to jest takie oczywiste, no bo to są gry, no to jest w jakimś tam stopniu tylko symulacja prawdziwych warunków. No jedź! Zaraz tak, skończymy sobie całe nitro i odpalamy nieskończone, yeah! I gaz, 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 elegancko, tak się to powinno robić. Tak to można jeździć. I znowu nitro nieskończone, patrzcie na to. O! Co to było? O, shit. Dobra, dobra, motocyklem fajnie to wychodzi, naprawdę. Bo jestem trudniejszy do trafienia przez policjantów, nie? Nara. I znowu nitro, zobaczcie. Dobra, jest ten power up z nitrem, podoba mi się. Cyk, zobaczcie na to, elegancko. Pojawiają się tylko przede mną, cały czas, widzicie? Cały czas się przede mną pojawiali, jak jechałem tak szybko. Nie nadążają za mną, ale co, już końcówka. I dostarczone, bardzo fajnie. Czyli co, kupiłem sobie nowe moto i... aaa, no poważnie, tylko 25% było na to. 8000 baksów, serio? No ale zobaczcie, teraz sobie znacznie ulepszyłem motocykl dzięki temu, że sobie to pojechałem. Także chociaż tyle, nie? Możemy sobie też dzięki temu nasz pojeździk nowy ulepszyć. Fajnie. A, mogę wybrać od razu następną skrzynię. Chcę sobie porobić te skrzynki i zobaczę, czy później się pojawią jakieś nowe. Co ja... skąd ja jechałem? Nie, no moment, ja to robiłem, nie? I co ona... ja już ją skończyłem, czy nie? Czy jak to jest? Czemu ona mi się nie pojawia, że jest skończona? Bo ta na przykład jest skończona. A, to chyba dopiero wtedy, jak wygram część do samochodu. Dopiero wtedy ona jest zaliczona. Tak to chyba działa. Szybka podróż. Usta... o, właśnie to. No, chyba tak to działa właśnie. Dobrze, to tu się przeteleportujemy. Cyk, gdzie to jest? O, jest tutaj. Dobra. W którą stronę, jak myślicie? Martwię się, że właśnie w tą. No, to też głupie jest, bo nie wiadomo... o, super. Nie wiadomo, w którą stronę jechać. Ale na szczęście będziemy jechać sobie po asfalcie raczej. I cały czas nitro. Będziemy ciskać teraz grubo. 15 km do przejechania. Myślę, że dam radę sobie na spokojnie. A teraz chyba za głośno gra. Cyk, ściszymy sobie trochę. I nitro. Wow. Takiego zderzenia, nie? Nic się nie dzieje, kierowcy. Spoko. Nitro! Nara. I kończymy pod sto... o, shit. Zakapiłem się na ten, na... aaa! O! Jedź! Nieskończone nitro! Gazuj! Uuu, mało brakowało. Zakapiłem się na zegar prędkości i nagle mi policjant musiał wyskoczyć w tym momencie, co tylko zerknąłem. Znowu nitro, uwaga! Nara.
Elegancko! 340 km na godzinę. Ciekawe, ile te wyczynowe pojazdy chyba mogą maksymalnie jechać, z tego co kojarzę, z 380 km na godzinę, jakoś tak. I znowu nitro. No już kurde, cały czas to nitro, ale wyłączyli mi teraz, zobaczcie. Chyba nie używam tego nitrosa teraz. Właśnie jak nie czułem tego przyspieszenia, ale już mi się ładuje od nowa. Czyli musiałem włączyć i dopiero wtedy policjant od razu włączył jakiegoś power-upa rozwalającego moje power-upy. Okej, zaraz włączymy znowu nitrosa. Tutaj trzeba uważać, ale zdecydowanie łatwiej się manewruje między tymi radiowozami i motocyklem. Takie mam wrażenie. No bo możemy się przycisnąć między nimi łatwiej, zgadza się? A samochodem? No niekoniecznie. I też nie spadamy z tego motocykla, więc nie ma źle. Nie jest tak, że może nas zepchnąć i spadniemy i musimy się zatrzymać, nie? Widzicie, teraz mnie mocno zepchnął. Jadę dalej. O, właśnie teraz mi wyłączyli power-upy i jak tylko mi z powrotem się włączą, od razu daję nitro i cisnę. O ile nie będzie jakichś hardkorowych zakrętów. Patrzcie, że nawet w lusterkach coś tam widać. Rozmazane to jest, ale coś tam się pojawia. No cholera, znowu się zagapiłem, on tak maksymalnie zahamował. O shit, o shit, o shit, o shit! Nitro, 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 nitro! Shit! Było blisko. Huuuj! To jest chyba jedyny minus, bo motocyklem nie możemy tak mocno zderzać tych policjantów. A jednak samochodem to mamy jakąś tam masę, tutaj no nie bardzo. I policjant jest nas w stanie szybko zatrzymać, ale z drugiej strony też jesteśmy w stanie się szybko rozpędzić. Że coś za coś. Cyk, patrzcie na to. Uhu, ale rzuciło. Ale jeszcze jakoś żyje, jest dobrze. W rzeczywistości to już brązowe majty by były. Teraz się, boję się, że mi znowu wyłączą power-upy, jak sobie włączę nitro. A już 3 km zostały, nie ma stresu. Dobra, próbuję włączyć. Okej, na razie nie wyłączyli nic. Wow, ale ciśnie, co? Na jednym kole, na przednim, widzieliście to? Teraz tutaj przejedziemy te serpentynki i ciśniemy na nitrosie ostro, ostatnią chyba prostą już. A, widzicie, wyłączyli mi, dobrze, że teraz. I uwaga, uwaga, ciśniemy! To już końcówka, ale się w kurde, no się zmieściłem tam. No i poszło, bardzo ładnie. Dostarczono skrzynię i 100%, no muszę dostać element do LaFerrari. Fantastycznie, dobrze, udało się. I proszę bardzo, jakie ulepszenie, już 858, także widzicie, nie opłaca się kupować chyba tych części. Zwłaszcza jeśli mamy te łupy, prawda? I nie opłaca się kupować części w tym. Srebrna. Czym się różni srebrna od platynowej? Znaczy, jeśli chodzi o kolor, bo jeśli chodzi o rzeczy, to wiem. A jest, dobrze, już widać mniej więcej różnicę. To jest platyna, to jest srebro. Platyna jest takim ciemniejszym srebrnym, takim bardziej niebieskim kolorze. Tutaj mamy coś. Nie wiem, czy tutaj nie będzie coś offroadowego. No, zgadłem, offroadowo będzie. A nie jest pokazane, w którą stronę mamy jechać. Ja bym jeszcze coś tym motocyklem pojeździł. Może tutaj zaczniemy od drogi. A jest droga chyba tutaj, no. Szybka podróż i zrobimy sobie te skrzynie. Chyba nas dobrze ustawiło, czy nie? Oczywiście, dobrze, jest okej. Gdzie nas to prowadzi? Tu. Ile policji? W ogóle patrzcie, przez co musimy jechać. Patrzcie, jakie przede mną są serpentynki. O, shit! A to trochę będziemy musieli pokręcić tym motocyklem. 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 No, patrzcie tam przede mną, co się dzieje. Mam nadzieję, że później będzie rekompensata w postaci jakiejś fajnej, prostej. Taką nadzieję mam. Pewnie gracze już poznajdywali w ogóle jakieś inne możliwości przejechania tych trasek wszystkich. O, teraz będziemy zjeżdżać gdzieś w dół, dobrze. Nitrujemy trochę.
Jeszcze nie ma stresu, jeszcze nie muszę używać żadnego power-upa, żeby ich tam rozwalić z tyłu. Ale jak będę miał jakieś konkretne problemy, to wtedy ich zmiażdżymy, nie? I nitro. Elegancko. Teraz pojedziemy sobie na tej kamerze trochę. Kurde, jakie długie nitro. Fajnie. O, zaatakowani. Tutaj chociaż widać, kiedy mnie atakują. Teraz mi hamulce popsuli. Uwaga, cyk, na razie. I cyk, grzejemy w nitrosie. Ło, shit! Co? Trafiono cel? Jakim cudem motocyklem mogłem kogoś trafić? Jakiś radiowóz. To jest niemożliwe, nie? Fajny jest ten KTM. Podoba mi się w ogóle z wyglądu ten motocykl. Taki bardzo futurystyczny. Teraz nie mogę przyspieszać za bardzo, jak obrywałem tamtym dziadostwem. O, 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 uwaga, uwaga, uwaga. Policjanty mnie tu atakują. Wyjazd, wyjazd, wyjazd. Zjazd, 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 zjazd. Shit! Gazu, 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 gazu. O, shit, widzieliście, jak było blisko? Jo! Ale się spociłem. Ho! Udało się jakoś uciec, ale to był fart. Ja myślałem, że jak ich walnę tym, to oni gdzieś odfruną, ale tu się okazuje, że nie, nic im się nie stało. Znaczy, stało im się, ale nie odfrunęli ode mnie. Dobrze, tam mi się gdzieś pojawił cel. Musiałbym tak na przestrzał polecieć chyba. Jak będziemy mieli samoloty w Deku 2, to na przestrzał się poleci. Zmieni się nagle pojazd i... Nie no, pewnie tak nie będzie można robić, że... Robisz jakieś zawody i nagle zmieniasz sobie, nie? Pojazd na inny. Kurde, ciomek. Ło, dziękuję bardzo za pomoc. Co za głupki. I uwaga, go! Okej, i znowu, tutaj mamy taką długą prostą, trzeba to wykorzystać. W miarę prostą. Prostszą niż ta elita, które przed chwilą jechaliśmy. Dawajcie na przestrzał, o, shit, jednak nie. Okej. I znowu nitro. Wallride! Ekstra! Spoko. 2 kilometry zostały. Dwa, jeden. Nitro! Nie mogą mnie dogonić, patrzcie na to. Ile tu jadę? 370, patrzcie. 380 już jechałem. A ten motocykl nie jest mocno ulepszony nawet. Nieźle. Dobry jest ten power-up z nitrem, naprawdę. Już ciężko dogonić, nie? Ja właśnie kiedyś goniłem takiego gościa i on nagle mi zwiał totalnie. Dobrze, jeszcze 2 części już LaFerrari będzie. Fajnie. Sobie może coś innego porobimy. Zwycięstwo! Już myślałem, że 27 tysięcy dostałem kasy. Tu tylko 3800. A zawsze to coś, nie? Mnie to zawsze bawiło w The Crew. Dobrze, fajne moto jest, naprawdę, bardzo spoko. Cyk. Trochę ta szybka jest za ciemna, niekiedy jak się jedzie, nie bardzo widać co i jak, nie? Dobrze, zobaczmy sobie co my tu jeszcze mamy. Jeszcze na pewno jedna platynka jest, ale na offroadzie.
I na platynkę to... Ale mamy złotko. Za złoto jest chyba 75%, nie? To możemy sobie pocisnąć to. Szybka podróż. Gaz. No właśnie, ciekawe czy to będzie mniej kilometrów za złoto, czy też 15 trzeba jechać. 15. Czyli czy platynka, czy złoto, nie ma różnicy, lecimy po 15 km i już. Zastanawiam się, czy nie mógłbym po prostu prosto pojechać. Po prostu prosto. Ładnie popierdziała. Ciekawe czemu jadę pod prąd, nie wiem. Jak jakoś wyszło. No tu widzę, że mniej policji jest pod prąd. Bardzo fajnie, podoba mi się to. To jedziemy dalej pod prąd. I nitro. Ło, jakie proste. No to myślę, że to złotko chyba szybciej zaliczymy, co? Patrzcie, jak zapieprza. Kurde, skubaniutki. Dobry ten motocykl jest, nie? Już na starcie taki... No ale trzeba było za niego dużo zapłacić. 300 tysięcy to jest sporo kasy. Jeden. Gaz. Tak naprawdę nie ma sensu tak używać nitra, jak się jedzie już z prawie pełną prędkością. Najlepiej jest używać do rozpędu, ale to się tak szybko ładuje, że to nie ma problemu. Tak, już mamy, o, już znowu mogę sobie użyć. Patrzcie, na złotym poziomie praktycznie w ogóle policji nie mam. Chyba, że nie mogą mnie dogonić. Wow, ale się tym pędzi. 8, 7, 6. Patrzcie, to zaraz skończę. To jest najlepsza skrzynka chyba. Jak zrobię ją teraz, tak szybciusio, to jeszcze ją sobie powtórzę. Znaczy, jak nie wylosuję części do LaFerrari, to sobie ją powtórzę. Tutaj chyba za każdym razem inny samochód się losuje, no nie? Pięknie. I znowu nitrosa. Kurde, patrzcie, już 4 km, niecałe 5 km zostało. I znowu nitro. Cyk. Ekstra. To mi się podoba. To jak... O kurczę, to jakby się torowym jechało tutaj. Ja mam Diavela chyba torowego. Można by go przetestować. 400 km na godzinę, lekko, nie? O, oberwałem czymś teraz od policji. Ja im też tam dam, cyk. I znowu nitro. No i 3 km niecałe zostały. Na nożnym hamulcu, elegancko. I nitro. Cały czas o takim przyspieszeniu, dobre to jest. O, okej. Okay. I tutaj mamy trochę krętych. I... Kończymy przy... Ole rzuca! No to się nie ma co dziwić, nie? Co to jest? Przylądek? Nie, co to jest? Houston! I proszę bardzo, następna część. Jeszcze jedna część i mamy LaFerrari. Musimy koniecznie zdobyć. Cyk, ale pięknie, zobaczcie, już prawie... Już tak mocno ulepszyłem ten motocykl. On chyba nie będzie jechał więcej jak 380, nie? Bo one te wyczynowe tak śmigają. Ale weźmy sobie torowego Diavela. On powinien być szybszy trochę. Chociaż motocykle w sumie nie są aż takie szybkie. Ducati Diavel. Też jest mocno ulepszony. Dobrze, teraz weźmy sobie... nie to. Platynę. Nie wiem, czy... No tutaj jest ta offroadowa platyna. Moglibyśmy ją spróbować. Chyba, że tutaj coś jest. To jest platyna? No. Mamy platynkę. Proszę bardzo. Bardzo dobrze. I tu mamy platynkę, więc na pewno będzie tutaj część do LaFerrari. I grzejmy. 15 km. 20! A jednak za platynę mamy 20 km. Dobrze. Powinno się udać. Diavel jest już sporo szybszy. Jak mnie prowadzi ten GPS tutaj jakoś śmiesznie. Klucze w tym mieście. Jestem pewien, że inaczej bym mógł to przejechać. Na przykład skrótem jakoś tam.
Więc jak mnie prowadzi jakoś dziwnie. Woah, shit! O-o. Trzymaj się, chłopi! I teraz zupełnie gdzie indziej. Ja jedę tutaj. No kurde, gdzie on pokazuje? Ej! Kurza mnie to. Mógłbym tam pojechać i już bym nie musiał tutaj kluczyć. Przypomina mi się teraz GTA 4, wiecie? Tutaj dużo akcji się działo na multiku. Ponoć ten multik w GTA 4 już nie działa za bardzo. Ale ta mapka działa, dalej jest fajna w GTA 4. I znowu nitro, cyk, i grzejemy, kurczę. Nie ma co się cackać z nimi, nie? No i ten motocykl powinien być znacznie szybszy od KTM-a. No bo tutaj już mamy zupełnie inną klasę. Ale zobaczcie. 375 jechałem, nie chciał więcej. Słabo trochę, co? Wow! I na zakrętach lipa jest coś. Co tam diabel? Co z tobą się dzieje? No ale mamy tutaj też fajne proste już na samym początku, bardzo dobrze. Okej, odłączyli mi nitro. Teraz gdzie? Tutaj chyba, tak coś szacuję. A teraz? No, mam nadzieję, że tutaj. Chyba tak. No, w sumie bez różnicy. I znowu nitro, uwaga. Cyk, jakie proste tu mamy, patrzcie na to. No ale ten motocykl nie jest aż taki skrętny jak ten mój KTM nowy. Kurde, taki ten śmigłowiec jest szybki! Ale nie, jadę prawie 400 km na godzinę. Prawie jechałem, także... No niewiele więcej, bo tam co, 20 km na godzinę więcej od osiedla. O, shit! Było blisko. Ale fajnie. Tak się powinno jeździć w Polsce przez ronda. Cyk, 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 cyk. Na razicho. I... Co on zrobił? Co to było? Ten radiowóz. Zaraz będziemy mieli LaFerrari, mówię wam. LaFerrari. O ile mnie z gry nie wywali, tak się często zdarza w The Crew. Ta gra lubi wywalać w takich kulminacyjnych momentach. Wow! Ej, gdzie ja pojechałem? Źle trochę chyba. Zgapiłem się, już tak fajnie mi się jechało. Nitro, kurde. No to chyba ten power lap na nitro jest najlepszy, nie? Nie tak, że się szybko ładuje. Szybciej możemy dojechać do celu, to jeszcze gubimy policję przy okazji. Wow, widzieliście to, jaki driftik? Elegancko. Hamulce mi schakowali, ale ja tam umiem inaczej manewrować. Nitro, cyk. Elegancko. Porażenie. Teraz nie hamulce, tylko jakieś kurde, ale mi tutaj atakują. 5 km niecałe zostały. Cyk, i zaatakowani, i już możecie się pożegnać ze mną. Kurde, cwaniaczki. Z tyłu było chyba z 5 radiowozów. Ich poraziłem czymś tam. I pędzę po LaFerrari, mojej drodzy. To jest drogie auto. Nie wiem, ile to kosztuje, chyba 600 tysięcy. Ciekawe, jak się tym jeździ. Ja tam widziałem, że tam ludzie na multiku to ostro wymiatali tym LaFerrari. Nitro. O kurde, gdzie ja się spojrzałem. No niepotrzebnie nitro użyłem, ale okej. A już końcówka. Proszę bardzo. Cztery, trzy, dwa, jeden, wyjście z zakrętu. I pyk. Ekstra. Wow! Nie wierzę. Jedź. Kurde, tylko. O, oh, fuck, co to było? Ja pierdziu, uciekaj. Co to było, panie czarodzieju? Wow! Kurde, pod koniec. Jo! Widzieliście to?
Elegancko, mamy LaFerrari. Proszę, proszę dać mi LaFerrari. Diabel tak gorzej się prowadził niż tamten KTM, wiecie? Nie podobało mi się. Mobilny garaż i teraz LaFerrari powinno być w seryjnych. Co to mi się tutaj świeci? Chyba związane z jakimś wyzwaniem albo coś. Nie, zobaczcie. A nie, to są policyjne samochody, okej. Policja, seryjne. Gdzie jest LaFerrari? To jest w ogóle jakoś... Aha. La... jakoś alfabety... O, jest, na samym dole, dobrze. Jest Ferrari, zobaczcie. Elegancko, kurde. Za 0 baksu. Bardzo fajnie, mamy LaFerrari. I co powiecie na to? Ciekawe, jaki następny samochód będzie do zdobycia. Spoilerek ruchomy, fajnie się on wysuwa, nie? Zobaczcie. Elegancko. Ciekawe, czy przy wyższych prędkościach on się też wysuwa, czy tylko przy hamowaniu. Chyba tylko przy hamowaniu. Fajny. Fajnie to wygląda. No i będziemy mogli przerobić się chyba też na... Właśnie, jest torowe LaFerrari? Trzeba by było sprawdzić. Wejdźmy sobie do KG. Ale chyba nie ma, chyba jest tylko wyczynowe. Chociaż może jakby było torowe, to jestem ciekawy, jakby wyglądało. Przecież tu już jest samochód torowy. Chyba, że to by było wtedy Ferrari FXXK. Nie, jest tylko wyczynowe, tak jak myślałem. Dobrze, moi drodzy, zdobyliśmy sobie LaFerrari. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.